ja nie sądzę, żeby doszło do zlikwidowania tego ośrodka, tylko myślę, że wkradło się tu takie jakieś nieporozumienie. Każdemu się wydaje, że działalność medyczna, może nie wydaje, ale to jest właściwie, to jest działalność gospodarcza. Od 2001 roku wszystkie przychodnie w powiecie mieleckim zostały powstały po prostu niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które muszą się finansować na podstawie środków pochodzących z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I powiem, jaka jest sytuacja w ośrodku Żęcianowice i Woli Mieleckiej. Na Woli Mieleckiej doliczyliśmy się z 260 pacjentów doktora Maksowie, 700 pacjentów, którzy przychodzą czysto i wyłącznie tylko do ośrodka, do Woli Mieleckiej, 200 pacjentów, którzy przychodzą no różnie, raz Wola Mielecka, raz Żęcianowice, w zależności od tego, jakie dni, jakie godziny odpowiadają tym pacjentom. Czyli suma summarum, można by tak powiedzieć, że na Woli Mieleckiej jest 960 takich rdzennych, 900 Żęcianowicach, a 200 przechodni, co nam daje około 2100 pacjentów. Stawka bazowa z Funduszu Zdrowia wynosi 8 zł, ona się troszeczkę różni w zależności od przedziałów wiekowych, ale miesięcznie jest to 8 zł stawka bazowa. Co za to musimy zrobić? No niestety lokalne. Czynsz, ogrzewanie, prąd, środki czystości, sprzątanie, telefon, wywóz nieczystości szkodliwych. To wszystko jest z tych pieniążków. Oprócz tego, no wiadomo, płace, lekarz, pielęgniarka, księgowość. Musi być ktoś na siebie zatrudniony, BHP, informatyk, który to wprowadza. No bo nikt tego za darmo nie zrobi. No i koszty, które właściwie koszty, które są przekazywane bezpośrednio na leczenie pacjenta, czyli badania, ponieważ z tych 8 zł też po prostu musimy zapewnić dostęp do jakiejkolwiek, do diagnostyki w miarę przyzwoitej. Nie są to małe wydatki z racji tego, że na przykład szpital mielecki jest monopolistą i prześwietlenie na przykład czy płuc, czy kręgosłupa, no to są konkretne już koszty kilkudziesięciu złotych na pacjenta. A chcąc nawet wysłać pacjenta do sanatorium, to takie, że tak powiem, uposażenie jego, to jest to około 50 zł. Wiadomo, że nie wszyscy jeżdżą do sanatorium, ale też potrzeba po prostu przygotować, czy tam diagnozować, czy nawet kontrolować przebieg chorób. I to są no niestety dość duże koszty. Oprócz tego sprzęt. No niestety nikt nam nie da w podaniku ani EKG, ani papieru do EKG. No wszystko. Szczykawka, igła, za to pacjent nie płaci. Więc biorąc pod uwagę, no łatwo to przeliczyć, 8 zł, ilu pacjentów jest i ja tak powiem, że to były praktycznie, no nie powiem, że na granicy, no można tak powiedzieć, że na granicy wydolności jakiejś finansowej te małe ośrodki, bo inaczej jest, jeżeli na przykład mamy, prowadzimy, to są filie dużego zakładu opieki zdrowotnej, który ma 8,5 tysiąca osób i ja słyszałam takie argumenty, że tam, jeżeli Mielcu czynsz wynosi 20 zł, oczywiście i zgadzam się z tym. Ale dysponujemy dwoma gabinetami lekarskimi, jednym gabinetem dla dziecka zdrowego, natomiast poczekalnie, gabinet zabiegowy, a jeszcze rejestracja też należy do naszego ośrodka, nie jest to takie istotne. W każdym bądź razie tam korzysta z tej opieki na takich samych metrach, chociaż za 20 zł, 6,5 tysiąca osób. To jest jednak mimo wszystko różnica. I jeżeli chcemy, żeby to jakoś funkcjonowało, no to ja uważam, że nawet ta stawka 5 zł, bo ja tutaj mówię cały czas o kosztach brutto, bo działalność medyczna nie jest, my nie jesteśmy płatnikami VAT-u, więc musimy to liczyć jako 5 zł, bo nic sobie tam nie odliczymy z tego czynszu. Stąd po prostu nawet to 340 zł miesięcznie na takim ośrodku w Woli Mieleckiej czy 320 zł w Żęcianowicach to nam daje 8 tysięcy rocznie. Biorąc pod uwagę to, że każdy by chciał więcej zarobić, bo kosztuje życie, że wzrastają koszty utrzymania rodzin. Ja nie mogę powiedzieć pielęgniarce, że pani Alu, pani Halinko, no niestety stawki wzrosły. Musimy zmniejszyć sobie wypłaty, no bo to jest praktycznie nie,
no nieosiągalne. Każdy chodzi do pracy po to, żeby zarobić, utrzymać rodzinę. Także ja nie sądzę, że akurat może dojdzie do zamknięcia tego środka, jeżeli każdy będzie wiedzieć, skąd się biorą pieniądze i na co są wydawane pieniądze z Narodowego Funduszu. To nie jest tylko lokal, to nie są tylko płace lekarza, pielęgniarki, ale to są po prostu też i badania. I niestety no niedawno, 2 lata temu zakupiliśmy EKG, które kosztuje 4000 zł. I też musimy na to znaleźć pieniążki, no bo cóż to jest za ośrodek, który nie dysponuje aparatem EKG na miejscu. Tylko na przykład mieć jeden aparat centralny w Mielcu i wysyłać tam pacjenta, to jest po prostu bezsensowne. Także, że w związku z tym, że są to małe ośrodki, ale uważam, że bardzo potrzebne, ponieważ, no wiadomo, komunikacja działa tak, jak działa, dojazd, zwłaszcza starszych ludzi do Mielca, jest utrudniony, bo nie ma tych MKS-ów, nie ma PKS-ów, a niejednokrotnie, żeby ktoś zawiózł do Mielca do lekarza, to musi się wnuczek zwolnić z pracy albo jeszcze coś innego. Także, że na pewno nie ulega wątpliwości, z moich obserwacji taki punkt lekarski jest potrzebny. Natomiast, no wiadomo, że wiąże się to na pewno z większym kosztem utrzymania w stosunku do większego ośrodka. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli jest 3000 pacjentów byłoby w jednym miejscu, to być może nawet nie byłoby dyskusji na temat, czy to jest 5 zł, czy 15 zł. Ale w przypadku, jeżeli korzystam z tego ośrodka, no średnio liczmy 1000 osób w Brzydzianowicach, 1000 osób, no to jednak jest to na granicy takiej mobilności finansowej. Dziękuję bardzo za odpowiedź, pani doktor. Prosimy pana wójta. Ja pokrótce przypomnę sytuację, proszę państwa. Otóż Rada Gminy uchwałami ustalała wysokość stawek czynszowych na wynajem lokali gminnych na okres ponad 3 lata. I otóż zgodnie z tymi uchwałami stawki czynszowe, zgodnie z tą uchwałą, bo to była jedna uchwała ostatnio, prawda, zmieniona zresztą w ubiegłym roku, we wrześniu, więc stawka czynszu na wynajem pomieszczeń na cele działalności gospodarczej wynosiła 14 zł, a jeżeli chodzi o gabinety lekarskie, była o wiele niższa, wynosi 8 zł. Tak to, proszę państwa, się kształtuje. W związku z tym no, mogę powiedzieć w ten sposób, że samorząd gminy w jakiś sposób bierze to pod uwagę,